Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiaj zajmiemy się bardzo gorącym tematem, zwłaszcza w dużych miastach jest to duży problem, mianowicie złe parkowanie. Dlaczego jest tak, że idąc ulicą widzimy, że no naprawdę co trzeci samochód parkuje źle? No bo chcemy zaparkować tanio, czyli nie płacić żadnej opłaty parkingowej, no a większość miejsc tych tanich jest zajęta, w związku z tym parkujemy gdzie popadnie, parkujemy skandalicznie. Proszę Państwa, ja wiem, że zaraz powiecie, że no to niech zrobią więcej miejsc parkingowych, niech to parkowanie będzie tańsze, a w ogóle za co te opłaty i tak dalej. W całym świecie musimy ponosić opłaty za parkowanie. I z tym musimy się pogodzić. Musimy się liczyć z kosztem korzystania z dobrodziejstwa samochodu. Paliwo, ubezpieczenia i również parkingi. Musimy to wkalkulować. Musimy pamiętać, że jest ogólny przepis, że nie można postawić pojazdu tam, a nawet zatrzymać się na chwilkę, gdzie on ogranicza bezpieczeństwo ruchu drogowego, gdzie nie jest z odpowiedniej odległości widoczny, gdzie powoduje, że parkowanie może łączyć się z niebezpieczeństwem. To w takim razie wybierzmy się teraz z krakowską strażą miejską na ulicę Centrum Krakowa i zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Na pewno będzie wyglądać fatalnie. Obawiam się, że będzie bogate żniwo, ale to przywracanie porządku. Proszę zobaczyć, ile pan zostawia przejazdu innym kierującym, no nie, żeby się zmieścili przy tej podwójnej ciągłej. Ma pan całkowitą rację, nawet tutaj nie będę cokolwiek dyskutował na ten temat. Nie mam nic na obronę. No, jedynie tyle, że jestem w pracy, jestem służbowo, nie było gdzie mi stanąć, jestem zaopatrzeniowcem. Musiałem dostarczyć paczkę, trwało to 30 sekund, no niestety, trudno. Panie kierowco, za sam zakaz zatrzymywania jest przewidziany według taryfikatora 100 zł, jeden punkt karny. Był pan kiedyś notowany przez Straż Miejską? Nie, to chyba nie, może raz. Największą liczbę zgłaszanych interwencji do Straży Miejskiej Miasta Krakowa stanowią te, które naruszają przepisy prawa o ruchu drogowym. Między innymi kierujący parkują swoje samochody zbyt blisko skrzyżowań, na przejściach dla pieszych czy bezpośrednio przed nimi. Przy ulicy Wielopole mamy powierzchnię wyłączoną z ruchu i z tej to powierzchni kierujący uczynili sobie miejsca do parkowania, zupełnie nie robiąc sobie nic z tego, że stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. No stoi pan w miejscu zabronionym. Nie dość, że stoi pan w miejscu, gdzie obowiązuje znak zakaz zatrzymywania z holowaniem, to jeszcze jest powierzchnia wyłączona z ruchu, no i skrzyżowanie dróg. Zdaje pan sobie sprawę, w jakim pan miejscu zaparkował? Szkoda, mamy tutaj sklep, dostarczyliśmy towar, tylko minuta i już mieliśmy dużo. Nie ma tutaj gdzie zaparkować. Nie było miejsca i zaparkować, mieliśmy sporo towaru tutaj. Tutaj nie jest miejsce do tego, żeby parkować. Kara przewidziana za takie zatrzymanie jest 300 zł, 2 punkty karne. Przyjmuje pan taki mandat? Że jakiś niższy mandat. Pierwszy raz mi się zdarzyło. Bardzo dużym zagrożeniem jest parkowanie samochodów za blisko przejść dla pieszych, często na samych przejściach dla pieszych. One są bardzo wyraźnie oznaczone. Jeżeli taki samochód pozostawimy zbyt blisko przejścia, to możemy narazić na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy życia osoby przechodzące przez takie przejście. Ale to nie można wstać? Nie ma zakazu. Niech pani podejdzie. Zapraszam pani. No już. Już po drodze, tak jak pani jedzie zgodnie z kierunkiem, zakaz zatrzymywania, przejście dla pieszych. No ale to ja przed przejściem stoję, ale to daleko jeszcze jest do pieszych. Pamięta pani, ile trzeba zostawić odstępu? Nie za bardzo, tak? Nie. 10 metrów minimum. 10? Jezu, tak. Myślałam, że metr. To nawet metra pani nie zostawiła. Do pani samochodu już został wezwany holownik. Całe szczęście, że pani przyszła. No bo mi się kończyła ta opłata. Proszę zobaczyć. No. Dlatego już wie pani, dlaczego z takich miejsc jest odholowywany pojazd? To dzisiaj kończymy to na 100 zł mandacie, 2 punkty karne niestety. Bardzo proszę przeparkować ten samochód, tam za to Renault. Za przejściem dla pieszych jest tam parking wyznaczony, za tamtym Renault. Po drugiej stronie ulicy, dobrze? Tam? Tam. Widzi pani Renault? No ale to przecież tam to też jest przejście. Widzi pani parking? No widzę. To od tego parkingu tam się pani w tym malutkim samochodzie spokojnie powinna zmieścić. No ale tam też jest przejście. Za przejściem jak najbardziej na drodze jednokierunkowej wolno. Przed przejściem nie wolno, tak. Także proszę sobie tam przeparkować. Przednie, a za wolno. Dokładnie. Przejaja jakieś. Z takimi przykładami, z takimi przypadkami spotykamy się w centrum miasta, zwłaszcza w centrum miasta bardzo często. No gratuluję panu pomysłu. Gratuluję panu pomysłu. Za dużo pan ma pieniążków? To tak się pan chce rozstawać z tymi pieniędzmi?
przed przejściem dla pieszych jest do 300 zł kara. Co pan chce pokazać? Przed kamerami pan tu stoi? Panie kierowco, troszkę się obudzić, dobrze? Kolejnym przykładem jest ulica Krowoderska. Przepisy ruchu mówią o tym, by parkować tam równolegle do krawędzi jezdni. Mieliśmy natomiast przykład samochodu, który tyłem auta wystawał na jezdnię. Kierujący musieli omijać ten samochód. Tego typu pozostawione auto stwarzało zagrożenie dla kierujących innymi pojazdami. Zapraszam pana, żeby to zobaczył pan, co się dzieje. Niech pan podejdzie. Tak? Nie, nie mam dokumentów, więc... A co się stało? Nie wiem, wysadziłem. Co, potrzebujemy prawo jazdy, czy dowód, no, czy co? Prawo jazdy, albo ktoś, żeby przejechał tym samochodem. Nie, no to ja przejadę, tylko że... No, pan nie może. Znał pan kogoś, jakiegoś kierowcy? Prawo jazdy. Tak, to zaraz do innego. Ale to pan zgubił dokumenty, czy? No, gdzieś wsadziłem, nie wiem, gdzie... Panie kierowco, najniższy wymiar kary jest 100 zł z jednym punktem do ewidencji. Przyjmuję, odmawia. Przyjmuję. Kolejnym przykładem jest strefa ograniczonego ruchu. Kierujący nie zdają sobie sprawy lub świetnie zdają sobie sprawę z tego, że bez uprawnień do tej strefy wjeżdżają. Tak naprawdę co drugie, co trzecie auto nie ma żadnych uprawnień do tego, by w tej strefie się znaleźć. Ale zdaje pan sobie sprawę, że to jest z tamtego roku zezwolenie? To nie z mojej winy tego. Proszę pana, no ale z mojej... Jeszcze nie ma tego naczelnika, żeby... podpisał. No. No to do tej pory, jak pan nie ma zezwolenia, to niestety nie wolno panu tu wjeżdżać. Panie kierowco, jak często pan jest tutaj notowany przez Straż Miejską? Nigdy. Lata jeżdżę i nigdy. Porządny jestem człowiek. To zezwolenie pan ma na to przejście dla pieszych? Jak tu na przejście dla pieszych tam, to przepuszczałem. No, no, a wolno tak się zatrzymać? Pan już jest tutaj czwarty raz notowany. No, no. Jak, ale jaką... notowany, wie pan, to, że ja tu przyjeżdżam. Za niezastosowanie się do zakazu ruchu jest kara przewidziana przez taryfikator do 500 zł i 5 punktów karnych. Za postój na przejściu dla pieszych jest przewidziana kara do 300 zł i 1 punkt karny. Mamy kolejny przykład, ulica Świętej Anny, właściwie tuż przy wjeździe do rynku głównego. Kierujący dużym samochodem pozostawił to auto w ten sposób, że zajął miejsce dla osoby niepełnosprawnej, nie mając do tego uprawnień. Ponadto popełnił drugie wykroczenie polegające na tym, że wjechał do strefy, również nie posiadając żadnych uprawnień. Ja panowie mogę uciekać. Tak, dzięki. Okej, a... Хорошо, штраф добрый. Где парковать машину? Ну, паркинг кар. Here. Здесь. А туда и в центре места ты нигде не можешь. Нигде не можешь? A gdzie można? A gdzie można? Adres napisze. Za te dwa wykroczenia otrzymał dwa razy po 500 zł mandatu karnego. Cena. How much? Yes. 1000 Polish złotych. Now? Yes. A karteczka, nie ma karty? Nie może być. Bankomat? A gdzie bankomat? Po lewej stronie. Trzeba jeszcze powiedzieć, że gdyby to auto zostało scholowane, bo kierujący wcześniej pojawił się na miejscu i dlatego auto na parking płatny nie pojechało, ale gdyby zostało scholowane to auto, to kolejne 500 zł musiałby wyłożyć z własnej kieszeni. Straż Miejska, pomocnik dyżurnego, słucham. Te pojazdy są zaparkowane nieprawidłowo, rozumiem. Na zakazie? Przyjąłem zgłoszenie, dziękuję. Jeżeli chodzi o podsumowanie, o analizy, dane statystyczne, to w 2013 roku strażnicy miejscy ujawnili w sumie ponad 71 tysięcy wykroczeń, z czego 41 tysięcy wykroczeń stanowiły naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym. 12:1. Tak jest. Podjedź strzelecka. Citroen parkuje przy bramie wjazdowej, tamuje wjazd dużych pojazdów. Ochrona wpuszcza pojazdy zaopatrzenia inną bramą. A jeżeli Straż Miejska karze takich kierowców, no to od razu pojawiają się głosy, że należy zlikwidować Straż Miejską. Śmieszne, prawda? Znowu, w wielu państwach europejskich jest przecież policja municypalna, prawda? Troszkę się inaczej nazywa, bardziej jakby poważnie policja. U nas nazwa Straż Miejska, ale przecież ta sama rola, rola służebna społeczeństwu, a nie przeciwko społeczeństwu. Musimy to tylko zrozumieć. Myśleć troszkę bardziej globalnie, troszkę dalej niż koniec własnego nosa. Czyli jeżeli kierowca zobaczył, że ma skute koło w swoim samochodzie, to Straż Miejska nie zrobiła mu na złość, tylko naprawdę źle zaparkował. Dokładnie. Po prostu wykonała swoje obowiązki w celu poprawy bezpieczeństwa czy płynności ruchu dla innych uczestników tego ruchu. We'll be right back.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.